Raz, dwa, trzy! Outlaws! No! Przygotowała się kolejna rekrutacja do drużyny Olsztyn Outlaws. Jest to już ostatnia, finalna rekrutacja. Chcemy domknąć skład meczowy, skład na sezon, na naszą drugą ligę. Przyszło 16 osób, z tego 7 powyżej 100 kilo, więc jesteśmy bardzo zadowoleni, bo akurat takich ludzi szukaliśmy w tym rozmiarze XL, XXL. Każda sprawa będzie rozpoczyna indywidualnie. Jeśli faktycznie sprawi jakiś nowy, dobry atleta będzie chciał dołączyć, oczywiście rozpoczniemy taki wniosek. Natomiast już chcemy finalnie dopiąć ten skład na ligę. Mamy pierwszy mecz 4 lipca we Wrocławiu z drużyną, nasze derby z drużyną Wrocław Outlaws. Następnie mamy mecz z Opolem, już u nas w Oleśnicy. Planujemy wielki, wielki happening, wielki event. W lidze mamy 6 spotkań, z tego również zagramy z drużyną Panthers Wrocław, a także Gliwice Lions. Najpierw zacznę od tego, ile osób przyszło, 16 osób, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni, a skład meczowy to już jest ponad 50, więc kompletujemy naprawdę szeroką kadrę. Jak wiadomo, futbol amerykański to jest sport kontuzjogenny i zależy nam na jak najszerszej kadrze. Oczywiście, myślę, że sukces Babsa był ogromny. Jedyny teraz grający Polak w NFL, rozpisały to się wszystkie media. Również to poniekąd trafiło do Olsztyna Outlaws, bo wszędzie pisali, że Babs jest z Oleśnicy. Każdy sprawdzał Oleśnicę, od razu wyskakiwał w futbol amerykański, nasza drużyna. Naprawdę mamy coraz więcej ludzi kojarzy Oleśnicę z futbolem i z Babsem. To jest dla nas wielkim, wielkim sukcesem. Dzisiaj mieliśmy program w TVN-ie, również duży medialny event. Jesteśmy bardzo z tego zadowoleni i pozdrawiam Babsa. Moja Oleśnica.pl.